Spółdzielnia Socjalna Konwalia w Mochach uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej, kategoria pierwsza, debiut roku. Spółdzielnia Socjalna Konwalia powstała 7 maja 2019 roku. Spółdzielnia Socjalna powstała z inicjatywy wójta gminy Przemęt pana Janusza Frąckowiaka oraz z Fundacji Centrum Aktywności w Bukwicy, którą reprezentuje pani Magdalena Agaciak, a pełnomocnikiem jest pan Grzegorz Arysz. Jak tutaj wspomniałem, powstała po prostu z dwóch osób prawnych. Spółdzielnia Socjalna Konwalia powstała na terenie gminy Przemęt jako pierwsza. W tej chwili na terenie powiatu wolsztyńskiego nie ma póki co żadnej innej spółdzielni socjalnej. A wypełniliśmy po prostu naturalną lukę, a właściwie też wspomogliśmy przemęskie przedsiębiorstwo komunalne w wypełnianiu ich zadań, które mieli zlecone przez gminę Przemęt. Gmina Przemęt w swoich zadaniach ustawowych ma przede wszystkim też utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i czystości. Stąd też pomysł właśnie, żeby Spółdzielnia Socjalna Konwalia mogła pomóc gminie w wykonywaniu tych zadań. I w chwili obecnej te zadania są realizowane przez Spółdzielnię Socjalną razem z współpracą ze Spółką Komunalną Przemętu. W swojej ofercie mamy szeroki wachlarz usług. Od sprzątania terenów zielonych, poprzez sprzątanie pomieszczeń, obiektów, usługi wynajmu samochodów, usługi turystyczne, wynajem kajaków oraz innego sprzętu turystycznego. Mamy też opcję cateringu i innych dodatkowych rzeczy. Nawet mamy usługi sprzątania grobów, więc nasze PKD jest naprawdę pokaźne, ale spółdzielnia głównym jej zadaniem i głównym jej zakresem działalności jest utrzymanie terenów zielonych. Od samego początku Spółdzielnia Socjalna Konwalia notuje właściwie same wzrosty swojej działalności. Dużym sukcesem jest pozyskanie aż 10 pracowników z terenu gminy Przemęt i nie tylko. Są też okoliczne gminy. Moim zdaniem sukces polega na tym, że jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które daje wiele szans osobom z wykluczeniem społecznym, długotrwale poszukujących pracy, bądź nie mogących ich otrzymać tej pracy świadczyć w ogóle na rynku usług. Stąd też konwalia dopasowuje swój zakres usług pod danego pracownika, który może się wykazać w danej pracy, świadcząc usługi z pożytkiem dla siebie oraz dla zleceniodawcy. Obecnie sprzątam gminny żłobek w Błotnicy. Moim zadaniem jest tam posprzątać, zdezynfekować wszystko w godzinach popołudniowych i wieczornych, w tym momencie jak tam nikogo nie ma. I to do mnie należy, aczkolwiek no, czasami idę też do pracy w zieleni. Bardzo dobrze. Pracuje mi się w spółdzielni. Szefa mam fajnego. Wyróżnia ją to, że mogę pracować na pół etatu, bo nie mam innych warunków, żeby można pracować na cały etat. Jestem ogólnie zadowolona. Spółdzielnia Socjalna Konwalia świadczą swoje usługi sprzątania terenów zielonych, utrzymywania czystości terenów zielonych oraz sprzątania, zatrudniając osoby z wykluczenia społecznego lub długotrwale poszukujących pracy, reintegruje ich do społeczeństwa, czyli ma wpływ przede wszystkim społeczny na otaczające je mieszkańców. Większość z tych osób jest po prostu postrzegana przez pewien pryzmat wśród swoich społeczności i myślę, że właśnie tutaj Spółdzielnia Socjalna pozwala tym ludziom pokazać się przede wszystkim z lepszej strony i dodatkowo zagwarantować im rozwój samych siebie na rzecz społeczności lokalnych. Największym sukcesem Spółdzielni Socjalnej Konwalia z siedzibą w Mochach jest jak najbardziej otrzymanie tytułu Znak Jakości Ekonomii Społecznej, debiut roku. Jest to naprawdę bardzo duże wyróżnienie i osiągnięcie dla naszej spółdzielni. Cieszymy się z tego osiągnięcia i myślę, że w przyszłości będzie już tylko lepiej.